Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego Geeka. Dzisiaj przyjrzymy się kolekcji owadów. ...1111 elementów za 380 zł katalogowo, na ten moment ekskluzyw. Nie wiem, kiedy ten zestaw trafi do jakiejś szerszej dystrybucji. Na razie można go kupić tylko na Lego.com i w Lego Storach, ale w momencie, kiedy nagrywam ten film, to są podwójne punkty VIP, jest cała masa gratisów, więc warto rozważać go jako zakup właśnie w formie ekskluzywa, bo i tak zyskacie różne inne fajne rzeczy. Łatwo też zapamiętać liczbę elementów, bo są 4 jedynki i ogólnie rzecz biorąc to wygląda to w ten sposób. Mamy modlitwę, mamy motyla i mamy żuka. Ja jestem tym zestawem oczarowany. Jestem zachwycony tym, jak on wygląda. On kompletnie inaczej wyglądał jako projekt, bo tam mieliśmy po prostu zbudowane owady. A tutaj dostajemy owady na podstawkach. I to jest właśnie taki mikrokosmos, fragment otoczenia, w którym te owady żyją. Naprawdę wygląda to bajecznie. Tutaj myślę, że ludzie, którzy przeprojektowali pomysł na już taki zestaw pudełkowy, mogli popuścić wodze fantazji, mogli też pokazać, jak kreatywnie wykorzystać niektóre elementy. No, na przykład jajko, które jest odwłokiem pszczoły, to jest totalna petarda. I cóż, wydaje mi się, że będzie dużo chwalenia w dzisiejszej recenzji, no ale żeby zacząć recenzować zestaw, muszę go otworzyć, więc idziemy na stół, ja wyciągam zawartość pudełka, a potem pewnie posypie się bardzo dużo komplementów w kierunku klockowych owadów. Bardzo mocno i sobie i wam życzę, żeby ten zestaw trafił do szerokiej dystrybucji, bo nie ukrywam, że jest w nim bardzo duży potencjał. Może i motyl ma za grube skrzydła jak na motyla, ale i tak, to jest coś fajnego, to jest taki fajny skok w bok od serii botanicznej, bo mamy tutaj trochę roślin, ale mamy przede wszystkim owady, które wyglądają bardzo ładnie na pudełku. Mam nadzieję, że tak samo będzie po ich złożeniu, no i że to będzie w jakiś sposób może kontynuowane i rozwijane. Tak pudełko prezentuje się z drugiej strony, mamy nieco inne ujęcia na modliszkę, na motyla oraz na żuka. Tutaj mamy jeszcze kilka takich ujęć i ta pszczoła chyba wygląda fantastycznie. Zwróćcie uwagę na to zadrukowane jajko, bardzo nietypowy nadruk, podoba mi się to i jeszcze bardziej ostrzę sobie zęby na to, żeby już ten zestaw złożyć. W środku mamy naturalnie worki z klockami, mamy też instrukcje, no i ja tutaj chcę zweryfikować jedną rzecz. Czy mamy naklejki, czy nie mamy? Bo jeśli ich nie mamy, to jest bardzo fajna sprawa. No ale zobaczmy, jak to wygląda. Tak prezentuje się okładka instrukcji z modliszką. Wygląda, jakby ją coś przejechało. Tutaj mamy żuka, tutaj mamy motyla, a tutaj mamy taką instrukcję numer 4. A w niej po prostu znajdziemy informacje na temat owadów, które w tym zestawie się znalazły. Jest też informacja o projektantach. Mamy też rzut na całą konstrukcję. Też jest taka wkładka reklamowa Ideas i wykaz części. No, to tak to wygląda, a ja idę poskładać owady. Mówiłem, że będzie dużo chwalenia i wcale się nie myliłem, te konstrukcje są naprawdę przeurocze, można się w nich zakochać i nawet gdyby zostały wypuszczone jako 3 oddzielne zestawy, to ja najchętniej i tak kupiłbym wszystkie 3. Dlatego, że fajnie się to składało, świetnie to wygląda, no i myślę, że te wszystkie smaczki, które tutaj można wyłowić, to jest dodatkowa zabawa i zaraz wam je naturalnie pokażę. Zacznijmy od motyla. Z motylem mam tylko jeden problem. Ma najzwyczajniej w świecie za grube skrzydła, bo gdyby motyle miały tak grube skrzydła, to chyba za daleko by nie odfrunęły. Wiem, że nie dało się tego inaczej zrobić, ale w pewnych momentach mamy skrzydło na grubość 4 płytek. To dość dużo, ale co do nadruków, zobaczcie, jak to się prezentuje. Świetne detale, mamy tutaj całą masę tych ozdób. No i znowu, to jest kolejny zestaw z Ideas, który jest kompletnie bez naklejek. Ja to bardzo szanuję i mnie to bardzo się podoba. I w momencie, kiedy rozłożymy skrzydełka, wygląda to bardzo dobrze. Mamy tutaj też naprawdę taki duży kwiatek. Jest naprawdę konkretnych rozmiarów.
Świetnie prezentują się te liście. No a jeśli chodzi o pszczołę, która kwiatek ma zapylać, to jest majstersztyk. Skrzydełka, które znamy choćby z serii minifigurek, no i jajko, które zostało zadrukowane w taki sposób, żeby imitować odwłok pszczoły. Ja jestem wielkim fanem tej małej konstrukcji. Wygląda to bajecznie, no a motyl siedzi sobie na takim, nie wiem, wyschniętym badylu, który po prostu wystaje z ziemi. Podstawka daje radę. No a skoro zobaczyliście motyla, to teraz zerknijcie sobie na żuka, bo jego składałem w drugiej kolejności. Żuk wygląda tak soczyście, że Timon i Pumba pewnie z chęcią by go zjedli. Mamy tutaj jeszcze grzybki. Nie wiem, czy po nich widać więcej niż normalnie, nie próbowałem i wam też raczej odradzam. No ale jeśli chodzi o żuka, zobaczcie, mamy tutaj takiego żuka, który wędruje sobie po wyschniętym konarze. Tak zakładam, że to są właśnie jakieś takie wyschnięte konary, tylko mają dziwny piaskowy odcień, raczej powinny być jakieś takie bardziej zielonkawe, ale okej. Podstawka w tym wypadku jest bardziej uboga, nie mamy tutaj aż tak wielu roślin, jakie mieliśmy w przypadku motyla, no ale tutaj zdecydowanie konar jest większy. No i sam owad też jest większy, bo zwróćcie uwagę na to, że możemy wymontować te skrzydła i ten odwłok sobie tutaj domknąć. To jest kwestia, wiecie, dowolności, jak wolicie, czy chcecie zobaczyć żuka z tymi skrzydełkami, które się wysunęły, czy też nie. W momencie, kiedy je wymontuję, 1 i 2, rachu ciachu, i tak żuk wygląda, kiedy skrzydełka są schowane. Ale bardziej podoba mi się wtedy, kiedy po prostu one są wyjęte. O, i zobaczcie, jest taki żwawy, że aż mi tutaj spadł z tego konara. Ja w takim razie sobie je z powrotem zamontuję, bo naprawdę dobrze to wygląda. I niech on sobie tutaj z powrotem siedzi. Cyk, cyk. Szczerze mówiąc, nie czytałem na stronie LEGO, jaki to jest żuk, czy to jest jakiś rochatyniec nosoróg. Pamiętam, że w jakiejś grze chyba on się bardzo często pojawia jako hasło i tak zapamiętałem tę nazwę. Wykończenie naprawdę fajne. Szkoda tutaj, że nie mamy jakichś nadruków na przykład na oczach, bo mieliśmy nadruki na motylu, mamy też nadruki na modliszce, a tutaj takowych nie znajdziemy, ale w niczym mi to nie przeszkadza. Skrzydła naturalnie kojarzą mi się z Doktorem Strange'em, bo te wszystkie ćwierć okrągłe tile to kojarzą mi się teraz z portalami Strange'a. No tutaj Strange nigdzie mi nie wyszedł z tych elementów, ale naprawdę żuk wygląda świetnie. I na koniec zdecydowana faworytka tego rozdania, modliszka, wygląda przefantastycznie. Po pierwsze, na podstawce mamy biedronki, które sobie chodzą i zastanawiam się, czy to jest aby dobra skala, bo biedronki nie są duże, ale czy są aż tak małe względem modliszki, nie powiedziałbym, ale okej. Niech będzie, że to jest jakiś taki lekko logiczny błąd. Mamy tutaj takie duże liście, mamy znowu jakiś taki konar, z którego wyrastają roślinki, no ale jeśli chodzi o modliszkę, zerknijcie na jej kończyny. Zakończone rewolwerami. Pif, paf! No i wszyscy załatwieni. A tak całkiem serio, co do modliszki, to zobaczcie, jak świetnie wygląda jej głowa. To nie jest jakiś skomplikowany build, ale te oczka z nadrukami robią robotę. Te fantastycznie wykończone łapki są niesamowicie dobrze wyglądające. Zobaczcie, ostrza, które zostały użyte w taki sposób, że ona ma te takie właśnie łapy, takie ostre. Kurczę, ale to dobrze wygląda, ja naprawdę jestem zakochany. No i tutaj jeszcze mamy łomy, które zostały użyte jako te jej czułki. Wow, naprawdę modliszka rozwaliła system i mogę jedynie powiedzieć niskie ukłony i w kierunku człowieka, który wymyślił ten koncept w LEGO Ideas, i w kierunku projektantów, którzy bardzo ładnie to przekonwertowali. Ja myślę, że akurat tutaj zmiana wyszła jeszcze bardziej na plus, bo pierwotna idea, czyli zrobienie owadów, była świetna, ale dodanie do nich fragmentów terenu to jest niesamowicie dobry pomysł. Czy modliszka wygląda najlepiej z całej trójki? Według mnie tak, ale czy to znaczy, że pozostałe owady są przeciętne? Absolutnie nie, zarówno żuk, jak i motyl wyglądają świetnie. No i o to właśnie chodzi w serii LEGO Ideas, żeby kompletnie popuścić wodze fantazji, żeby robić konstrukcje nieprzeciętne, przyciągające uwagę. I tutaj właśnie tak jest. Od razu widać, co te budowle prezentują. Od razu widać, że one są z klocków, ale kiedy im się przyglądamy, to na pierwszy rzut oka nikt nie pomyśli, to na pewno jest zestaw z pudełka. Co to, to nie. No i wydaje mi się, że właśnie w takim kierunku powinna iść seria LEGO Ideas, żeby pokazywać kreatywność i żeby zachęcać ludzi do tego, żeby budowali. Dawajcie znać, co wy sądzicie o tym zestawie. Piszcie, który z owadów podoba wam się najbardziej. A na dzisiaj to tyle. Dzięki, cześć!